Insurgent to 36. pojazd prezentowany w tej serii. Jest to duży, ciężki samochód opancerzony klasy offroad dodany w DLC z napadami. Jest to na chwilę obecną najbardziej wytrzymały pojazd w grze, swoją wytrzymałością przebił nawet czołg. Jest to najcięższy pojazd w grze, którego nie da się unieść nawet Cargo Bobem. Pojazd występuje w dwóch wersjach. Pierwsza wersja to jest bez działa, ale bardziej wytrzymała, bo potrafi przetrwać aż 5 strzałów z RPG, no i może przewieźć 6 osób. Ta wersja nazywa się Heavy Insurgent. A druga to wersja pick-up z zamontowanym działem, mniej wytrzymała, bo przetrwa tutaj już tylko 3 strzały z RPG, ale za to przewozi więcej osób, bo aż 9. Insurgent Pickup odzorowany jest na opancerzonych samochodach Górka, ale Insurgent Heavy już bardziej przypomina Conquest Knight 15, a przykładowe zdjęcia widzicie na ekranie. Insurgenta można spokojnie wykorzystywać jako tarę na drodze, bo zderza się samochodami bez większej utraty prędkości. Jest w stanie nawet wjechać w samolot i go zniszczyć, nie uszkadzając tym samym siebie. Insurgenta Heavy możemy kupić na serwisie militarnym za 675 000 dolarów, zaś Insurgenta Pickup możemy kupić za 1 350 000 dolarów po ukończeniu misji Human Lab. Niestety tego samochodu nie mamy dostępnego w trybie pojedynczego gracza. Pojazd też znakomicie sobie radzi w terenie, co teraz mieliście okazję cały czas widzieć na ekranie. Jeżeli chodzi o możliwości tuningu, no to modyfikować możemy tylko Insurgenta Heavy. Niestety Pickup nie ma takiej możliwości, więc zobaczmy w takim razie, jakie modyfikacje posiada Insurgent Heavy. Do wyboru mamy hamulce, silnik, materiały wybuchowe, klaksony, światła, tablice rejestracyjne, nakierowanie. Tutaj mamy kolor podstawowy oraz dodatkowy. Zawieszenie, skrzynie biegów, turbo, koła, no i na sam koniec szyby. Jak widzimy, pojazd tutaj nie ma dużo modyfikacji wizualnych poza kolorem i kołami, ale też już po samym wyglądzie możemy stwierdzić, że nie jest to jakiś pojazd przeznaczony do modyfikacji. No ale sprawdźmy teraz obie wersje na trasie drag, czyli po tuningu, i zobaczmy, jakie czasy te obie wersje osiągają. Najpierw sprawdzimy obie wersje nietuningowane, po prawej Insurgent Pickup, a po lewej Insurgent Heavy. Niemodyfikowany Insurgent Heavy osiągnął równe 23 sekundy, zaś niemodyfikowany Insurgent Pickup osiągnął czas 23 sekundy i 6 setnych. No to teraz sprawdzimy tuningowane wersje Insurgenta Heavy, bo Pickupa modyfikować się nie da. Modyfikowany Insurgent Heavy osiągnął czas 20 sekund i 28 setnych. Wpisujemy wyniki do naszych czterech tabeli i porównujemy z wynikami innych samochodów. Mamy tutaj 4 tabele, 2 w klasie pojazdu przed i po tuningu, no i 2 ogólne też przed i po tuningu. Podsumowując, pierwszy plus tego pojazdu to wytrzymałość Insurgenta, która jest najlepsza w grze. Drugi plus to osiągi, które na taki spory, najcięższy samochód w grze są naprawdę bardzo dobre. Trzeci plus to znakomite sobie radzenie tego pojazdu w terenie. Czwarty plus to to, że oba pojazdy są w stanie przewieźć bardzo dużą ilość osób. Piąty plus to dostępność 2 wariantów w grze, mamy tutaj dostępnego Heavy'ego, no i Pick-upa. Szósty plus to taranowanie, Insurgent jest tutaj w stanie staranować wszystko, tym samym praktycznie się nie uszkadzając. Minus się tutaj nie dopatrzyłem. Moja końcowa ocena to 10. Samochód jest bardzo przydatny w trybie sieciowym i myślę, że warto go zakupić. Jeżeli macie inną ocenę, to napiszcie w komentarzu. Jaki będzie kolejny pojazd? To wszystko zależy od Was. Napisz w komentarzu, który z tych dwóch pojazdów chcę zobaczyć w kolejnym odcinku. Jednocześnie napisz, jaki pojazd chcę zobaczyć spośród wszystkich, a być może znajdzie się na tym obrazku w kolejnym odcinku.